Tym razem witam was z miasta Kotów. Nie wkręcę wam tym, co teraz mówię, po prostu Saloniki to jest miasto Kotów pod względem takim, że w żadnym innym europejskim mieście nigdy nie widziałem tyle stworzeń kotów na ulicach. No bardzo możliwe, że jakbym napomniał Azję, czy nie wiem, Amerykę Południową, to jednak można było porównać to. Ale jeżeli chodzi o porównanie do zwykłych miast europejskich, szczególnie tych na północy Europy, czy krajów na północy Europy, jak Polska, Niemcy, Szwecja, Dania i Skandynawia, no to jest miasto kotów. I żeby to doświadczyć, to chyba musicie sami przyjechać i zobaczyć. W międzyczasie dam wam swoją recenzję do książki Iana McDonalda zatytułowanej Luna. Jest to seria książek fantastyki, na którą się skusiłem, czytając pewne recenzje w internecie, składające się z trzech tomów. I szczerze powiedziawszy, nabrałem się na takiej zasadzie, że przeczytałem kilka streszczeń, pewnych wątków, które to powieść zawiera ponoć. Bardzo interesujące wątki, przyszłość, lata coś tam ponad 2100 czy coś w tym rodzaju i eksploracja Księżyca przez kilka korporacji, kilka rodzin ziemskich, które bazują na surowcach w kosmosie, na surowcach z Księżyca, dokładnie mówiąc. Ogólnie jestem, nie powiem, że jestem fanatykiem fantastyki, nie mam jakiejś subkulturowych nalotów związanych z fantastyką, czy z czymkolwiek innym. Lubię fantastykę w wielu postaciach, od komiksów, po bajki, po mangę, po filmy science fiction i towarzyszyło mi to w sumie od dziecka. Jednak mówię, nie jestem jakimś takim typowym zagorzalcem, który sobie tam, nie wiem, określa subkulturowe znaczenie i zna każdego aktora, każdą postać i każdego aktora, który gdzieś tam zagrał. To samo tyczy się książek również. I ta książka Iana McDonalda, powiem, że trochę mnie zawiodła i chyba teraz rozumiem, dlaczego zbytnio nie, mimo że przeczytałem może kilka książek z tego gatunku w swoim życiu, to jakoś nigdy nie naciągnęło mnie to aż tak mocno na samą fantastykę. I to tylko chyba dlatego, że język, który jest tutaj używany w tych powieściach, jest trochę naciąganym językiem, nie? Naciąganym językiem, za bardzo technokratycznym w moim mniemaniu. Jak również, powiedzmy tak, to pewne teksty, które są napisane, to można porównać do tych takich prawniczych formułek, które gdzie są umieszczone, a które ktoś czyta i nigdy nie rozumie, bo są tak po prostu skonstruowane, żeby zrobić z kogoś głupka i tą osobę oszukać. No, jeżeli wiecie, o czym mówię, to dobrze, jeżeli nie wiecie, no to trudno. Nie będę wam tego w stanie biznesu chciał wytłumaczyć. Po prostu uważam, że jest to sporo naciąganie pewnych rzeczy pod względem słownictwa. Nie wiem, czy to jest samo, bo czytałem tylko polską wersję. Nie wiem, czy wersja angielska, oryginalna wersja jest trochę inna i to jest tylko sama wina przetłumaczenia tej książki na język polski. No ale na przykład użycie 7 czy 8 przecinków w zdaniu, które ma 10 słów, no trochę człowieka odciąga od czytania, nie? Zrozumiałbym to, gdyby był to tylko tekst stricte eksperymentalny, jakoś napisany pod względem eksperymentalnej sztuki, ale jeżeli chodzi o samą książkę, no to uważam to trochę za nieodpowiednie pod moim gustem, że tak powiem. Bardzo prawdopodobne, że w większości wam się to spodoba, bo jak recenzje zachęcają, to znaczy, że sporo ludzi to uważa za bardzo interesującą powieść, czy za bardzo interesujący cykl powieści. Ja po przeczytaniu 50 stron, dałem sobie 65 stron jak na razie,
bo dałem sobie na tyle nawet czasu i poświęciłem tyle energii, że tak się wyrażę, to jestem trochę zawiedziony. Przeczytam całość oczywiście, bo robiłem zakup 3 tomów, tam gdzie zawsze kupuję, w Świecie Książki, na przecenie, na obniżce cen. Także są u mnie na półce i przeczytam w końcu, nie? Tylko że sama, nie wiem, mi się wydaje, że po prostu jest za dużo języka takiego typowo technokratycznego, naciąganego, starającego się wzbudzić w człowieku jakoś nadmierny stan świata tego fantastycznego niby, nie? Czyli tego pozaziemskiego. Co jest w moim mniemaniu trochę, musi to się różnić, nie, od tego, co się czyta w gazetach, ale jest to w moim mniemaniu trochę naciągane i technokratyczne, że tak się wyrażę. Ale jeżeli szukacie pewnie powieści fantastycznej, która jest dość popularna, to ta seria jest bardzo polecana przez wielu krytyków i tak dalej. Bardziej obeznanych w temacie fantastyki może niż ja. Ja to tylko oceniam ze swego własnego doznania jako czytelnik przeróżnych tekstów. Także tyle byłoby na temat Luny i Jana McDonalda. No i zapraszam Was do zwiedzania Salonik. Saloniki to drugie co do wielkości miasto Grecji. Populacja aglomeracyjna przekracza 1 000 000. Spora część to studenci, którzy stanowią nawet 200 tysięcy, ponieważ jest to najpopularniejsze miejsce w Grecji do studiowania z kilkoma uniwersytetami. Saloniki leży w historycznej krainie Macedonii, z której pochodzi Aleksander Wielki, inaczej zwany Macedońskim. Miasto Saloniki nie powala architekturą, ponieważ większość budynków to postmodernistyczne, kilkupiętrowe konstrukcje bloków mieszkalnych. Mimo tego, chodząc uliczkami Salonik, można mieć doświadczenie miast jak Tokio. Osobiście nie wiem, w jakim stopniu można to klarownie porównać, ale wydaje mi się, że będzie to pewna metafizyka przestrzenna oraz pewne rozwiązania urbanistyczne, które można tam spostrzec. Myślę, że osoby, które odwiedzały kraje i miasta Azji, będą miały podobne wrażenie. Większa część życia w Salonikach toczy się na nabrzeżu i równoległych uliczkach. Mimo tego polecam Wam również zwiedzenie wzgórz Salonik, skąd rozciąga się panorama na całą zatokę i pasmo górskie Olimp. Widzicie tam? To są wzgórza Olimpu. Czyli pasma górskiego Olimp, które jest widoczne z zatoki w Salonikach.